też coś. 68-letnia Zdzisława Gelencir potrzebuje pomocy po niedzielnym pożarze w Parzycach w gminie Nowogrodziec. Wybuchł pożar w niedzielę, około 6 godziny. Wracając z Bolesławca, zauważyłem, praktycznie już cały dach płonął. Mama i lokatorzy oglądali telewizję, nie wiedzieli o niczym. Ale wszyscy zdążyli się ewakuować? Tak, zawiadomiłem ich, wyprowadziłem. Zabrałem do siebie, do domu. Jak to dzisiaj wygląda? Coś w ogóle się uratowało, coś zostało? Czy dom nadaje się jeszcze do... Praktycznie całe poddasze, strych, pierwsze piętro zostało spalone, parter zalany całkowicie. Co teraz zamierzacie zrobić? Rozebrać do końca, bo to już nie ma sensu, nie ma możliwości odbudowania tego. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. W budynku oprócz pani Zdzisławy mieszkali jeszcze lokatorzy z dwójką dzieci w wieku 6 miesięcy i 5 lat. Budynek nie nadaje się do remontu ani do zamieszkania, trzeba go rozebrać. Obecnie właścicielka domu zamieszkała u syna. Lokatorzy pani Zdzisławy zamieszkali u swoich teściów. Syn z synową chcą wyremontować pani Zdzisławie poddasze w swoim domu w Parzycach. Potrzebują jednak wsparcia i pomocy. Proszą o to ludzi dobrej woli. Praktycznie całe wyposażenie domu. Mieszkania. Czyli meble kuchenne, czajniki, różne rzeczy. Materiały budowlane także? Materiały budowlane już zorganizowaliśmy praktycznie. Potrzebne by były jakieś płyty ewentualnie, aby to zabezpieczyć przed wtargnięciem osób niepożądanych. Potrzebne jest praktycznie wszystko, aby zacząć życie od nowa. Przydałyby się także pieniądze na prace remontowe i na wyburzenie ruiny po domu pani Gelencir. Dzieci lokatorów w wieku 6 miesięcy i 5 lat potrzebują ubrań. Gdyby ktoś chciał pomóc, proszony jest o kontakt z Anną Gelencir pod numerem telefonu 667-799-765. Wkrótce zostanie także uruchomiona zrzutka na portalu internetowym.